Polska polityka narkotykowa w obecnym stanie wymaga pilnych zmian, ponieważ okazuje się, że jest ona absolutnie nieskuteczna i szkodliwa dla rozwoju społeczeństwa. Dlatego, że jest ona nadmiernie restrykcyjna i jej prowadzenie nie opiera się na żadnych realnych możliwościach oceny korzyści i strat. Jeżeli wiemy, jakie korzyści i straty są związane z nadużywaniem i używaniem alkoholu, i tu patrzymy na to w sposób trzeźwy, o dziwo, o tyle nie patrzymy w sposób trzeźwy na stosowanie różnego rodzaju innych substancji psychotropowych, które zmieniają naszą świadomość. I mamy o tym najczęściej bardzo mylne przekonanie. Wiąże się to z tym, że społeczeństwo nasze jest narkofobiczne, nie tylko nasze. Większość społeczeństw nie lubi spraw, które są i nieznane. I każda nowo przychodząca substancja jest substancją podejrzaną. U nas przejawia się to w formie narkofobii. Jeszcze pewne substancje, które były od dawna stosowane, one w jakiś sposób są akceptowane. Dawni na przykład morfiniści wcale nie byli otoczeni takim odium. Natomiast zupełnie niespodziewanie, bardzo mało szkodliwa, jeżeli w ogóle, marihuana stała się jak gdyby przedmiotem totalnego ataku do tego stopnia, że o ile przy niebezpiecznych substancjach uzależniających, jak morfina, jest dopuszczalne jej stosowanie w celach medycznych, to przy marihuanie jej stosowanie jako leku, a produkty konopi od czasów przynajmniej sumeryjskich były stosowane jako leki, jest uważane za niedopuszczalne, z olbrzymią stratą dla cierpiących chorych. Marihuana ma wśród różnego rodzaju substancji, które nazywamy narkotykami, ma pozycję, jak mi się wydaje, szczególną, przede wszystkim dlatego, że jej działanie uzależniające jest bardzo niewielkie, straty, jakie powoduje, są uszkodzenia, na przykład pamięci, są przemijające, nie znamy przypadków śmierci w wyniku nadużywania marihuany, nie da się tego. Wiąże się to między innymi z tym, tak samo, że marihuana po prostu, a właściwie zawarta w niej substancja, czy na tetrahydrokanabinol, pobudza naturalne receptory anandamidowe, które się znajdują w naszym organizmie, działa po prostu tak jakby wzmocnienie naturalnych przekazów. Jedyny skutek marihuany negatywny, i to bardzo negatywny, jak obserwujemy, to jest przepełnienie więzień osobami skazanymi za posiadanie marihuany. Ja byłbym za legalizacją marihuany aż do takiego stopnia, żeby ona mogła być w normalny obrót. Dlaczego? Dlatego, bo w takim układzie, po pierwsze, produkty z konopi byłyby kontrolowane. Nie byłoby niebezpieczeństwa zanieczyszczenia. Ja mogę powiedzieć z własnej historii. Moja synowa umierała na nowotwora i przy ostatnim stadium bóle były bardzo silne. Przestała już działać morfinę z ketonalem. No i zastanawialiśmy się poważnie, czy nie wprowadzić marihuany, która ma działanie wspomagające działanie przeciwbólowe morfiny. Ale baliśmy się dlatego, bo nie wiedzieliśmy, czy to, co dostaniemy na naszym rynku, nie zawiera metamfetaminy, co by tylko zaostrzyło sytuację. W Holandii nie mielibyśmy najmniejszej wątpliwości. Tam kupilibyśmy marihuany legalnie, wiedzielibyśmy, że mamy czysty produkt. I w ten sposób wiele cierpień osób w takiej sytuacji, wiele cierpień osób w stanach terminalnych mogą być znakomicie złagodzonych. A więc dlatego uważam, nie mówię o tym, że dalsze korzyści to jest kontrola tej ilości marihuany, zyski z akcyzy. W momencie, kiedy my w tej chwili bierzemy marihuanę, to my świadomie przepraszamy prawo. Uważam, że jest to społecznie szkodliwe, jeżeli my robimy coś, co wiemy, że jest sprzeczne z prawem. Idąc na wódkę, my nie przekraczamy prawa. I to, paląc skręta, my przekraczamy prawo. Mimo tego, że z biologicznego punktu widzenia szkodliwość alkoholu jest znacznie wyższa niż marihuana.